moi drodzy, dawno mnie nie było, wszystko spowodowane jest brakiem czasu, wiadomo robota to głupota, no ale niestety takie jest życie i słuchajcie, no na instagramie dzieje się tyle, że Andrzej zaakceptował swoją ksywkę gufi brawo Andrzej, Andrzej też pokazuje, że znowu jest na wakacjach odpoczywa nad morzem, ja nie będę tego komentował, bo to jest jego prywatne życie ale mówi, że będzie też tren od poniedziałku zaczyna treningi do walki z sobotą i tutaj macie taki komentarz jego. No, ja nie wiem, czy ta walka z sobotą będzie, czy jej nie będzie. Eee, nigdzie nie znalazłem wypowiedzi wodarzy Fame MMA. Jeżeli macie jakąś wiedzę na ten temat, proszę, napiszcie mi w komentarzach, bo sam jestem ciekaw. Ale wcześniej Andrzej też nam groził, że wróci do rapu. Boże, chroń nas przed tym. Naprawdę, chroń nas przed tym, żeby Andrzej nie wracał do tego rapu. I Andrzej, taka sprawa, jesteś nad morzem, jesteś blisko soboty. Jeżeli ci, jak mu twierdzisz, robisz to honorowo i nie zależy na pieniądzach, to dlaczego nie ustawisz się z nim gdzieś na plaży czy gdzieś tam w bocznym miejscu i nie ponapierdalacie się trochę? Jednak zasady i honor nie ma to nic wspólnego, liczy się tylko kasa. Ale dobra, twoje życie, twoja sprawa. Sprawa następna. Strona Rapniusy. Słuchajcie, dawno wiemy, że tej walki w gromdzie nie będzie. a Oni około dwie godziny temu dodają taki post. Ja mam dla tych co tą stronę prowadzą, taką yy, prośbę. Nazwijcie się Shizu lub Jork, bo pudelek jest zajęty. Zajmujecie się jakimiś pierdełami, a o rapie prawie nic nie piszecie. Szkoda takiej strony, ja odsubskrybowałem, ale róbcie jak uważacie. Jeżeli macie ochotę to czytać, to wasza sprawa. No i ostatnia sprawa naszego Turbo Debila z Niemiec. Który próje się do mnie w komentarzach do prawilniaka, że my nic nie mamy. Oczywiście ocenia wszystkich przez pryzmat pieniądza, a ty, głąbie, co masz? Nie masz też nic. Chodzisz w podrobionych ciuchach, w podrobionych Rolexach, jak ci ukradli Rolexa w Szczecinie, to żeś płakał, mieszkałeś u ludzi kątem 3 miesiące i ty się masz za wielkiego gangstera. Ja mam nadzieję, że za to wszystko co mówisz o Polakach i ogólnie spotkacie kara a te trzy postacie, tę stronę Rapniusy Andrzeja i e, Sentino połączyłem dlatego, że oni są jak bracia Grimm. Tylko bo, mówią bajki, piszą o bajkach i tak dalej. Tyle na dziś ode mnie. Trzymajcie się. Życzę wam spokojnej niedzieli. Pozdrawiam do usłyszenia. Hej.